Dziewczyny, wzięłyście teraz na warsztat Barbie. Skąd ten wybór? To jest nasza limitowana licencyjna kolekcja, która jest dzisiaj dodatkiem, ponieważ pokazujemy naszą główną kolekcję wiosna-lato. Trochę zmieniłyśmy bieg światowy, ponieważ na świecie pokazuje się też jesień-zima w tej chwili. My postanowiłyśmy wyjść trochę frontem do polskiego klienta. Pokazujemy wiosna-lato już od jutra. Część kolekcji wchodzi do sklepów. Natomiast jeśli chodzi o Barbie, zaczęłyśmy od Cartoon Network i od Atomówek w poprzednim sezonie i to spowodowało bardzo pozytywną lawinę i Mattel sam do nas się zgłosił, że chcieliby nam rzucić takie wyzwanie i podjęłyśmy się jego. Firma Mattel też postanowiła odświeżyć wizerunek Barbie i stąd też u nas, tak jak było przy pierwszej edycji, było Girl Power, były to atomówki, to teraz Barbie przekazuje nam nowy hashtag, nowe motto pod tytułem You Can Be Anything. Zmieniamy się, nie tylko ważne jest to, jak wyglądasz, ale to kim jesteś, co chcesz robić i to jest dla nas bardzo ważne i jak widać dzisiaj po naszych koszulkach, wspieramy kobiety, będziemy zawsze dla kobiet i same też byłyśmy zawsze miłośniczkami Barbie. Wiemy, że Barbie się też kiedyś miało złe inklinacje. Chcemy to przełamać. Chcemy pokazać, że Barbie jest dla każdego. Pojawiły się różne lalki teraz. Są postacie wysokie, chude, z dużą pupą, z małą pupą, z dużym biustem, z małym biustem. Bo tak naprawdę nie chodzi o to, jak wyglądasz, ale to, kim jesteś. I myślę, że same śmiało możemy powiedzieć, że jesteśmy już kobietami sukcesu, tak nieskromnie, ale wynika to z tego, że realizujemy od początku do końca swoje marzenia. Robimy to, co kochamy i w tym miejscu, w którym jesteśmy, to dzięki temu, że marzymy i że marzyłyśmy o tym, co robimy i z tego powodu jesteśmy szczęśliwe. Barbie ma taką konotację trochę takiego wpadania w taki stereotyp kobiety, pięknej ślicznotki. Wy z tego, co mówicie, chcecie to trochę przełamać i pokazać taką silną stronę. I taki jest wasz cel też jako projektantek? Pokazać taką silną, bardziej niezależną kobietę? Tak, to znaczy chciałabym pokazać też kobietę kobiecą, a to... To jest najważniejsze, jak my się czujemy w środku i jeżeli akceptujemy to, że możemy być, nie wiem, niższe, wyższe, to jest wszystko, to należy do nas, co my z tą informacją zrobimy i chcemy pokazać, że Barbie może być różna, tak samo my możemy być różne i Barbie może być piękna, a Barbie nie musi być piękna, to jest to. Trochę też chcemy pokazać różne drogi kobiet, bo zarówno bardzo cenimy matki, które wychowują dzieci i w wielu takich stereotypach są to kobiety, które po prostu siedzą w domu i opiekują się dziećmi, a my wcale tak nie uważamy, może Blanka ma więcej do powiedzenia, bo jest mamą, ale tak naprawdę jest to też ciężka praca, którą kobiety wykonują i też chcemy walczyć o prawa kobiet w dzisiejszych czasach, bo jest to trudno i podpisujemy się pod wszystkimi postulatami, żeby kobiety mogły się realizować, miały swoje prawa. Tak, bardzo chciałybyśmy, żeby wszyscy nasi klienci, wszyscy, którzy nas lubią, obejrzeli nowy film Barbie, który pokazuje, że małe dziewczynki, bawiąc się tymi lalkami, uczą się na przykład, jak być profesorem na uczelni, jak być weterynarzem, że ta lalka jest też gdzieś takim źródłem inspiracji, źródłem zabawy i tego, co będziemy chciały robić w przyszłości. Poza kapsułową kolekcją inspirowaną Barbie pokazałyście też swoją kolekcję, nową kolekcję. Skąd inspiracja? Te inspiracje to jest wielokulturowość, ale przede wszystkim takie ciepłe klimaty, gdzie mamy motywy dżungli, motywy orientalne. Jest bardzo dużo ciepła w tej kolekcji, bardzo dużo barw. Musicie sami zobaczyć, tutaj na pewno na przebitkach będą widoczne zdjęcia z kolekcji. Ma być pozytywnie, ma być inspirująco ciepło. Jesteśmy wierne kobiecości, której zawsze hołubiłyśmy w swoim stylu bizu. My dojrzewałyśmy razem z tą marką i nadal dojrzewamy. Ten styl się zmienia, aczkolwiek nadal zachowujemy DNA bizu. A DNA bizu w trzech słowach? Kobiecość, kobiecość, kobiecość. Tak jest. W nowej kolekcji zobaczymy, co zobaczymy. Bardzo dużo sukienek, ale też długich sukni i dużo motywów orientalnych. Jesteśmy
też po raz kolejny podkreślimy kobietami tworzącymi dla kobiet, więc jest to dla nas poniekąd łatwe, bo same jesteśmy testerami tego, co tworzymy i same nie wypuszczamy tego w świat, czego byśmy nie chciały nosić, co nie jest bliskie naszemu sercu. I przede wszystkim to jest taki podstawowy czynnik tego, co pojawia się w naszych kolekcjach.